Zapytaj Boga dlaczego. Odcinek 26. Jakie jest nauczanie Kościoła dotyczące wojny? Czy istnieje wojna sprawiedliwa? Jakie powinno być podejście chrześcijanina do wojny? Witamy w podcaście Zapytaj Boga dlaczego. Nazywam się Anna Pierz-Francisco i mam przyjemność prowadzenia podcastu wraz z delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa migracji polskiej, od niedawna biskupem polowym Wojska Polskiego, księdzem biskupem Wiesławem Lechowiczem. Witaj Aniu, witam serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. Witamy księdza biskupa. W dzisiejszym odcinku z księdzem biskupem porozmawiamy o tym, o czym obecnie myślę, że rozmawia cały świat, a więc o wojnie. Weźmiemy tutaj perspektywę Kościoła na temat wojny. Co Kościół ma do powiedzenia na ten temat i w jaki sposób naucza na temat wojny, czy istnieje wojna sprawiedliwa, tak jak wspomnieliśmy w głównych pytaniach, oraz jakie powinno być nasze podejście. Myślę, że tutaj nie ma co przedłużać, temat jest jasny, a więc zaczynamy, księże biskupie. No nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak wykład, ale myślę, że trzeba będzie rzeczywiście kilka takich uwag ogólnych, może nawet na tle historycznym powiedzieć. Przede wszystkim chcę stwierdzić, że jako biskup polowy Wojska Polskiego od pewnego czasu spotkałem się z takimi pytaniami, jak to jest, że my chrześcijanie, którzy wyznajemy wiarę w Jezusa jako Boga, którzy kierujemy się Ewangelią, zaciągamy się do wojska, zabiegamy o to, żeby w wojsku byli księża, kapelani wojskowi. Czy to się nie sprzeciwia Ewangelii? Ja na te pytania odpowiadam, powołując się na przykazanie najważniejszej miłości, jakie pozostawił nam Pan Jezus. A w ramach tego przykazania miłości jest stwierdzenie: miłuj bliźniego jak siebie samego. A więc Jezus nie narzuca nam obowiązku bycia bohaterem. Jezus nie narzuca nam obowiązku bronienia życia drugiego człowieka w zapomnieniu o sobie i o swoim prawie do życia. A więc w moim przekonaniu, w tym przykazaniu miłości bliźniego jak siebie samego zawiera się również prawo do obrony własnej, do obrony własnego życia, do uwzględnienia również okoliczności oczywiście, które temu towarzyszą. I dlatego też osobiście nie widzę w tym, że kapelani księża są w wojsku czegoś, co się sprzeciwia Ewangelii, wręcz przeciwnie. Kapelani na przestrzeni wieków zawsze towarzyszyli żołnierzom, towarzyszą po dzień dzisiejszy, wzmacniają ich w różnych sytuacjach, nawet i w dobie pokoju. Żołnierze przeżywają różnego rodzaju napięcia psychiczne wynikające z oddalenia od rodziny, z potencjalnego zagrożenia, a cóż dopiero mówić o czasach współczesnych, kiedy wojna dosłownie jest za progiem naszej ojczyzny. To tyle może tytułem wstępu, jakby usprawiedliwić to, że istnieje taka funkcja jak biskup polowy Wojska Polskiego, żeby usprawiedliwić obecność księży w wojsku i żeby usprawiedliwić w pewnym sensie również obecność chrześcijan czy katolików dosłownie w różnego rodzaju działaniach wojennych. Natomiast przechodząc do Twojego pytania, Aniu, jak Kościół zapatruje się na wojnę, to no, musimy się cofnąć w zasadzie już do początków chrześcijaństwa, mianowicie do czasów świętego Augustyna, który żył na przełomie IV i V wieku, bo on właśnie sformułował doktrynę, która obowiązywała w Kościele przez dobrych kilka wieków, mianowicie nauczanie o wojnie tak zwanej sprawiedliwej. Święty Augustyn uważał, że każda wojna jest sprawiedliwa, jeżeli związana jest z obroną własnego życia czy z obroną kraju. Pisał, że największym tytułem do chwały jest unicestwienie wojny słowem zamiast zabijania ludzi mieczem i poprzez pokój, a nie wojnę, która prowadzi do unicestwienia życia. Niemniej jednak w sytuacjach zagrożenia, ataku ze strony, jak on pisał, barbarzyńców, taka wojna obronna jest jak najbardziej uzasadniona. Ta doktryna o wojnie sprawiedliwej towarzyszyła Kościołowi przez długie wieki, w zasadzie można powiedzieć aż do połowy XX wieku, kiedy pojawił się papież Pius XII, rządził Kościołem w czasach zimnej wojny, a więc w latach
II wojny światowej w latach powojennych. I właśnie Pius XII stał na stanowisku, że każda wojna jest zbrodniczym aktem i zamiast używać określenia wojna sprawiedliwa czy usprawiedliwiona, używał określenia uprawniona obrona konieczna. Uprawniona obrona konieczna. Z tym pojęciem zgadzał się papież Jan XXIII, który był następcą Piusa XII, napisał encyklikę pod tytułem Pacem in Terris, czyli pokój na ziemi. Zwrócił uwagę na to, że sprawą zasadniczą jest obrona pokoju i na tym powinien się Kościół i świat współczesny skoncentrować. O prawie do obrony koniecznej również mówił Sobór Watykański II, powołany przez Jana XXIII, który w zasadzie kontynuował to nauczanie Jana XXIII, nie posługując się pojęciem wojny sprawiedliwej czy usprawiedliwionej, ale pojęciem obrony koniecznej. W podobnym duchu nauczanie Kościoła zauważamy na stronach Katechizmu Kościoła Katolickiego z roku 1992. Mianowicie Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że są jednak takie sytuacje, kiedy dozwolona jest decyzja o użyciu siły militarnej. Tego rodzaju decyzję o użyciu siły militarnej katechizm usprawiedliwia w trzech przypadkach. Kiedy szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów jest długotrwała, poważna i niezaprzeczalna. Po drugie, kiedy wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne. I wreszcie po trzecie, kiedy użycie broni nie pociąga za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. Kiedy byśmy przyłożyli te trzy kryteria do tej sytuacji, którą w tej chwili mamy na Ukrainie, to sądzę, że wszystkie te trzy kryteria się jakby realizują, są aktualne i w pewnym sensie usprawiedliwiają decyzję o użyciu siły militarnej wobec agresora, jakim jest Rosja. Jan Paweł II, który żył w czasach, kiedy powstał katechizm Kościoła katolickiego, oczywiście odwoływał się do tego nauczania i kontynuował to, co mówił Jan XXIII, że nie ma wojny sprawiedliwej, można tylko mówić o obronie koniecznej. Natomiast wprowadził Jan Paweł II w doktrynie, jeśli tak można powiedzieć, wojennej Kościoła pojęcie ingerencji humanitarnej. Ingerencja humanitarna polegałaby na rodzaju obrony koniecznej, gdy powstaje niebezpieczeństwo, że ludność cywilna padnie ofiarą niesprawiedliwego napastnika oraz kiedy spełzną na niczym próby działania politycznego i obrony bez użycia przemocy. Więc znowu, kiedy spotykamy się z tymi słowami Jana Pawła II, to od razu myślimy o sytuacji na Ukrainie i zauważamy, że rzeczywiście Ukraina stoi wobec takiej sytuacji, o której wspomina Jan Paweł II. Jan Paweł II również mówił o zbrodni przeciwko ludzkości. Wyjaśniał, że jeżeli dochodzi do zbrodni przeciwko ludzkości, to nie można uważać jej za wewnętrzną sprawę danego kraju i to wymaga ingerencji innych pozostałych krajów i zajęcia stanowiska w skali międzynarodowej. W sytuacji, mówił, gdy wykorzystane zostały wszystkie możliwości negocjacji drogą dyplomatyczną, a mimo to narody dotknięte niesprawiedliwą agresją nadal uginają się pod ciosami napastnika, inne państwa nie mają już prawa do obojętności. Wydaje się wręcz, że ich obowiązkiem jest rozbroić agresora. A więc to słowo rozbroić agresora wyraźnie wskazuje na to, że Jan Paweł II ostatecznie widzi taką możliwość, żeby włączyć się w działania militarne, w działania wojenne. Pojawia się pytanie, co papież Franciszek ma do powiedzenia na temat wojny. Okazuje się, że papież Franciszek dosyć dużo mówi o wojnie, ale nie wraca w swoim nauczaniu, przynajmniej dotychczasowym, ani do pojęcia obrony koniecznej, ani do pojęcia wojny sprawiedliwej. Natomiast ogranicza się do negatywnego sformułowania nauczania o wojnie. W ostatnio wydanej przez papieża encyklice Fratelli Tutti papież Franciszek pisze tak.
Tak łatwo wybrać wojnę, posługując się wszelkiego rodzaju wymówkami, pozornie humanitarnymi, obronnymi lub prewencyjnymi, uciekając się także do manipulacji informacją. Faktycznie w ostatnich dekadach wszystkie wojny były rzekomo usprawiedliwione. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o możliwości uprawnionej obrony przy użyciu siły zbrojnej, co oznacza wskazanie, że istnieją pewne ścisłe warunki uprawnienia moralnego. Łatwo, podkreśla papież, jest jednak popaść w zbyt szeroką interpretację tego możliwego prawa. Próbuje się w ten sposób usprawiedliwić także akty, ataki prewencyjne lub działania wojenne, które łatwo pociągają za sobą poważniejsze zło i zamęt niż zło, które należy usunąć. W obliczu tej sytuacji bardzo trudno jest dziś utrzymać racjonalne kryteria, które wypracowano w poprzednich wiekach, by mówić o możliwości wojny sprawiedliwej. A więc papież, wyrażając się negatywnie o wojnie, zwraca też uwagę, że te kryteria, które zostały sformułowane przez katechizm Kościoła katolickiego, mogą być przez niektórych nadużywane w sposób bardzo taki, no, po prostu lekceważący, w sposób taki, powiedziałbym, no, niemądry, mówiąc łagodnie, mając na uwadze własne interesy, i dlatego też z dużą dozą ostrożności wspomina te kryteria i odnosi się do tych kryteriów. Mówiąc innymi słowy, widzimy pewną ewolucję w nauczaniu Kościoła. Na samym początku Kościół w czasach, powiedzmy, Augustyna w zasadzie nie formułował jakichś dużych kryteriów, natomiast z czasem, pod wpływem również tego, co się działo na świecie, pod wpływem również rozwoju myśli, psychologii, prawa człowieka, Kościół zmienia nauczanie o wojnie. Dzisiaj nie mówi o wojnie sprawiedliwej, mówi o obronie koniecznej, formułuje kryteria dotyczące obrony koniecznej, ale też zaznacza, że te kryteria, no, należy używać tylko, nimi posługiwać się tylko w ostateczności. Księże biskupie, jeśli mogę tylko zadać pytanie. Tutaj mówimy dużo o obronie własnego kraju. Czyli rozumiem, że w ujęciu Kościoła nigdy bycie agresorem, czyli bycie tym krajem, który atakuje, powiedzmy sobie, nie jest uzasadnione. Bo mówimy tylko o obronie i obronie w momencie, kiedy wszystkie inne środki zostały wykorzystane i nie są skuteczne, czyli na przykład rozmowy dyplomatyczne. Dokładnie tak, dokładnie tak. Takie jest nauczanie Kościoła. Oczywiście ktoś może zarzucić w tym momencie Kościołowi, że nie zawsze Kościół w swojej historii był wierny temu nauczaniu, które dzisiaj Kościół formułuje. To oczywiście, że tak, ale nie możemy patrzeć na przeszłość, na przykład na wojny krzyżowe, które kiedyś miały miejsce, oczami dzisiejszego współczesnego człowieka. Wtedy była inna wrażliwość, wtedy było inne pojmowanie praw człowieka, w ogóle o prawach człowieka się nie mówiło. Także my dzisiaj patrzymy na to ze wstydem, z bólem, ze smutkiem, że takie przypadki miały miejsce w historii Kościoła, kiedy, powiedzmy, jeżeli nie Kościół sam w sobie, to z inicjatywy Kościoła były różnego rodzaju podejmowane wyprawy wojenne. Dzisiaj Kościół tego nie czyni i uważa to, co kiedyś miało miejsce w historii Kościoła, za coś złego. Zresztą o tym papieże wiele razy wspominali. Dzisiaj, tak jak wspominasz, rzeczywiście nauczanie Kościoła może nie jest pacyfistyczne, no nie można też pójść w takim kierunku. Niemniej jednak naprawdę w sytuacjach bardzo skrajnych uzasadnia podjęcie obrony militarnej, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z ludobójstwem, no to wtedy oczywiście nie ulega wątpliwości, że państwo ma prawo do obrony własnej i te kryteria, te warunki są na pewno dzisiaj realizowane i spełniane w przypadku obrony ze strony Ukrainy. Wczoraj miałem okazję być na pogrzebie pana Aleksandra Tarnawskiego, który był ostatnim z żyjących cichociemnych. To jest żołnierzy, którzy zostali wykwalifikowani, wychowani do walki militarnej na Zachodzie podczas II wojny światowej, którzy zostali zrzuceni na spadochronach do Polski podczas II wojny światowej, prowadzili działalność dywersyjną.
Ten pan zmarł w wieku 101 lat, także wiek bardzo piękny. I rozmawiałem chwilę po pogrzebie z jego żoną. I ona mi powiedziała w ten sposób. Ja nie wiem, czy mój mąż miał powołanie do tego, żeby być żołnierzem, ale zawsze chciał robić to, co należy. A więc są takie sytuacje, kiedy nie chcemy używać siły militarnej, ale no, można powiedzieć, nie ma innego wyjścia. To jest jakieś poczucie obowiązku, to jest jakaś powinność moralna, kiedy widzimy, że się dzieje krzywda, kiedy widzimy, że agresor zagraża wolności, zagraża życiu niewinnych ludzi, a więc wtedy obrona jest jak najbardziej dopuszczalna i wskazana wręcz. A jeśli chodzi o takie prawidłowe podejście nas, chrześcijan, może nie Kościoła jako instytucji, ale nas, Kościoła, żyjących osób, jak my powinniśmy podchodzić, szczególnie biorąc pod uwagę tę sytuację, która teraz istnieje, co my możemy robić, co możemy odpowiadać osobom, które się nas pytają na temat tego, jakie jest nasze podejście do wojny. Tutaj podejście już wyjaśniliśmy, ale może co my możemy robić, jak my powinniśmy reagować? Ja myślę, że to, co robimy, to jest odpowiedź na to pytanie, co możemy robić, bo sądzę, że w Polsce robimy to, co można zrobić. Czyli tak, pierwsza kwestia to jest oczywiście modlitwa. Jako chrześcijanie wierzymy w moc modlitwy. Oczywiście modlitwa sama nie wystarcza, potrzebne jest zaangażowanie. Zaangażowanie najlepiej, gdyby było jakieś uporządkowane, gdyby wiązało się z jakąś strategią, z rozpoznaniem, z rozeznaniem sytuacji. Wczoraj rozmawiałem z biskupami, którzy mieszkają na Ukrainie, mówią o potrzebie środków żywnościowych i o lekarstwach podstawowych, które są konieczne na Ukrainę. A więc dobrze by było, żebyśmy organizowali tę pomoc w sposób taki mądry, żebyśmy po prostu wysyłali taką pomoc, takie środki, które są im najbardziej potrzebne, które nie są nam zbędne, tylko te, które są najbardziej potrzebne. A więc konkretna pomoc w postaci darów materialnych, w postaci lekarstw, w postaci środków higienicznych. Oczywiście tak samo i w postaci wsparcia finansowego, które też jest dosyć ważne. Kolejna kwestia pomocy to jest cały zakres pomocy, który możemy okazać osobom pojedynczym i rodzinom uchodźców uciekających przed tym terrorem i horrorem wojny. Kilka dni temu miałem okazję być na granicy polsko-ukraińskiej w kilku miejscach. Miałem okazję spotykać się z tymi osobami. Nie można być obojętnym na to, co oni przeżywają. Dlatego też postawa polskiego społeczeństwa jest godna największego uznania i podziękowania, bo wydaje się, że Polacy zdają egzamin. Oczywiście pytanie, co za miesiąc, co za dwa, co za pół roku. Tu sądzę, że pozostaje odpowiedź otwarta i sądzę, że bez ingerencji państwa nie jesteśmy w stanie na pewno zorganizować na długotrwałej pomocy, długofalowej pomocy Ukraińcom, ale państwo, z tego co słyszę, poprzez ustawy parlamentarne próbuje znaleźć jakiś sposób, żeby tym osobom na dłuższą metę pomagać. Bo to jest kwestia poznania języka, zatrudnienia w szkole, w pracy, pójścia do szkoły, mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Także to są takie środki, które są bardzo ważne. Ktoś mnie zapytał, w jaki sposób Polonia, ludzie, którzy żyją na emigracji, wywodzący się z Polski, mogą pomagać. Oczywiście mogą pomagać w ten sam sposób, o którym przed chwileczką wspomniałem, ale sądzę, że też rzeczą bardzo ważną jest to, żeby rozmawiać, żeby tłumaczyć swoim kolegom i koleżankom w pracy, w sąsiedztwie, osobom, z którymi się spotykają na co dzień, w krajach, w których żyją, ponieważ mam wrażenie, że świadomość specyfiki tej wojny, świadomość tego, co się dzieje na Ukrainie, świadomość sytuacji geopolitycznej Polski jest bardzo mała na Zachodzie. I dlatego sądzę, że to jest sprawa bardzo ważna, żebyśmy my jako Polacy żyjący w różnych częściach świata rozmawiali na te tematy, żebyśmy w sposób taki, powiedziałbym, nieoficjalny wpływali na świadomość i mentalność ludzi Zachodu. No tutaj bardzo jasno ksiądz biskup postawił sprawę. Myślę, że wszyscy możemy się z tego nauczyć.
w jaki sposób i reagować, i co możemy tak naprawdę zrobić praktycznie. Oczywiście modlitwa i też praktyczna pomoc bezpośrednio. Tutaj podam przykład osoby żyjącej poza Polską, mojej siostry, która tydzień temu zorganizowała po prostu sprzedaż gofrów i lemoniady i wszystkie, cała darowizna poszła jako darowizna na sprawę Ukrainy. No i też dzięki temu i dzieci się dowiedziały o tym i w jaki sposób pomagać innym, mimo tego, że się jest daleko. A oprócz tego całe sąsiedztwo wiedziało, że w ten sposób może pomóc i faktycznie ta sytuacja, gdzieś tam i rozmowy, nie tylko pomoc finansowa, ale też rozmowy i to powiększenie świadomości tych osób, które nie są związane z tą sytuacją bezpośrednio, no na pewno jest takim ważnym elementem i myślę, że to też jest taki niby mały gest, a naprawdę dosyć duży i fajny pomysł według mnie. Więc tutaj też jest... Pozdrawiamy siostrę Ani i dziękujemy za takie, i dziękujemy i mam nadzieję, że będziemy miała więcej naśladowców. Tak jest. Myślę, że to są fajne sposoby. Dobrze, księże biskupie, bardzo, bardzo dziękujemy. Myślę, że to jest ważny temat dla nas wszystkich teraz. Dobrze mieć świadomość tej perspektywy Kościoła, w jaki sposób my możemy do tego podejść jako chrześcijanie. I myślę, że w kolejnym odcinku zobaczymy, jak się będzie sytuacja cała rozwijać. Albo będziemy kontynuować ten temat, albo przejdziemy z powrotem do rozmowy na temat komunikacji Kościoła z młodymi ludźmi, którą zaczęliśmy niedawno. Może znajdą się jakieś odpowiedzi czy pytania, to spróbujemy na bieżąco do nich nawiązywać. Dokładnie, dokładnie. I też zapraszamy Was właśnie do tego, żeby wysyłać Wasze pytania, nasi drodzy słuchacze, na zapytajbogadlaczego@gmail.com. Będziemy odpowiadać i będziemy też odpowiadać w trakcie podcastu, więc serdecznie zapraszamy. Szczęść Boże! Szczęść Boże i zapraszamy też do wspólnej modlitwy o pokój na Ukrainie.